Cześć, tutaj Tomek Delimat, witam na kanale 13 Runda. Dziś kolejny odcinek z cyklu Legendarne Walki, a w nim niezapomniana wojna George'a Foremana z Ronem Lylem. Pojedynek potrwał łącznie niewiele ponad 13 minut, ale do dziś uznawany jest za jedną z najbrutalniejszych batalii w historii. Obaj wojownicy wydawali się w tej walce przekraczać granice ludzkiej wytrzymałości. W październiku 1974 roku doszło do jednej z najsłynniejszych walk w historii boksu, reklamowanego pod hasłem Rumble in the Jungle pojedynku George Foreman kontra Muhammad Ali, w którego stawce znalazły się pasy mistrza świata WBC i WBA w wadze ciężkiej. Wyraźnym faworytem tego starcia był niepokonany i budzący powszechny strach Foreman. Big George miał na swoim koncie 40 zawodowych zwycięstw, w tym 37 przed czasem, a ostatnich 8 swoich walk kończył najpóźniej w drugiej rundzie. W ten sposób znokautował m.in. Joe Fraziera czy Kena Nortona, a teraz podobny los chciał zgotować Alemu. Pojedynek w Kinszasie, stolicy Zairu, zakończył się jednak sromotną klęską Foremana. Ali przez 7 rund wyboksowywał rywala, a w 8 odsłonie znokautował go. Dla Foremana to nie była zwykła porażka, to było prawdziwe upokorzenie. Ali ośmieszył go w ringu, brutalnie weryfikując wizerunek Big George'a jako pięściarza, którego siły nie da się powstrzymać. George Foreman po tej klęsce nie mógł się pozbierać. W dość żałosny sposób próbował szukać tanich usprawiedliwień. Najpierw obwiniał sędziego ringowego o zbyt szybkie liczenie, później natomiast kierował oskarżenia pod adresem swojego narożnika. Odbudować zachwianą pozycję Foremana miała zaplanowana na kwiecień 1975 roku pokazowa gala w Toronto, na której pięściarz z Teksasu miał podczas jednego wieczoru zmierzyć się z 5 zawodnikami. Wydarzenie ostatecznie bardziej przypominało jednak cyrk. Foreman oczywiście pokonał całą piątkę, ale fani głośno i otwarcie drwili z poziomu tych tzw. walk, a show skradł siedzący przy ringu Muhammad Ali. Wydarzenie, które miało przywrócić szacunek dla Foremana, jeszcze bardziej ten szacunek podkopało. W tym momencie nikt już nie myślał o rewanżu z Alim. The Greatest szedł własną drogą chwały, pokonując m.in. Joe Fraziera w słynnym Frilla in Manila, natomiast George Foreman musiał ciężko pracować na odbudowanie nadszarpniętego wizerunku. Ważny krok ku temu miał wykonać 24 stycznia 1976 roku, bo to właśnie na ten dzień zaplanowano jego pojedynek z Ronem Lylem. Lyle znany był jako prawdziwy twardziel z niezłomnym charakterem. W młodości uczestniczył w ulicznych wojnach gangów, co wkrótce doprowadziło go do więzienia. Został skazany na karę od 15 do 25 lat pozbawienia wolności za udział w strzelaninie, podczas której zginął człowiek. Są wątpliwości, jaką rolę faktycznie Lyle odegrał w całym zdarzeniu, w każdym razie ostatecznie za kratkami spędził 7,5 roku. Podczas odsiadki cudem uratowano jego życie, gdy zaatakował go inny osadzony. Również w więzieniu Lyle zaraził się jednak miłością do boksu i to tam stoczył pierwsze amatorskie walki. Ron Lyle wyszedł na wolność w 1969 roku, a 2 lata później przeszedł na zawodowstwo, gdzie sukcesywnie pracował na swoją pozycję. W maju 1975 roku otrzymał szansę walki o 2 pasy mistrza świata z Muhammadem Alim, dla którego okazał się bardziej wymagającym przeciwnikiem niż George Foreman. Został w dość kontrowersyjnych okolicznościach zastopowany w 11 rundzie, a do tego momentu prowadził na kartach sędziowskich. 4 miesiące później Lyle znokautował zawodnika uważanego przez niektórych za najmocniej bijącego pięściarza w historii, Erniego Shaversa. Wiadomo było, że bez strachu i respektu wyjdzie też do George'a Foremana. Pojedynek Foreman kontra Lyle odbył się w Caesars Palace w Las Vegas. Znając styl obu pięściarzy, kibice mogli spodziewać się emocjonującego pojedynku, obfitującego w mocne ciosy. Nikt nie wiedział jeszcze jednak, że za chwilę zobaczymy jedną z największych wojen w historii wagi ciężkiej. 34 years of age shortly. Foreman was just 27. He's got to win. A wild, almost amateurish right as Lyle came charging out. Początek pierwszej rundy nie zapowiadał jeszcze tego, co miało nadejść. Ron Lyle obskakiwał Foremana, który czekał na swoją szansę. Lyle był też tym, który częściej próbował ciosów. That's very true. Looks very good. He's using a very good jab. Very stiff, very good. Lyle got in a good left. George's face went back. Story, 7.5 years in Colorado State Prison.
I gdy już wydawało się, że będziemy mieli rundę raczej bez historii, Ron Lyle odpalił potężny prawy, po którym Foreman walczył o przetrwanie. A good right by Lyle. A good right by Lyle and he's got Foreman in trouble. He's got him in trouble. George staggering off the ropes and Lyle all over him. A surprising trend of events. George looking over here to Gil Clancy, sitting right next to me for instruction. You see George in trouble. A late flurry by Lyle, staggering George, who comes wobbling really back toward his corner. Tym ciosem Lyle musiał zachwiać pewnością siebie Foremana. Big George aż do ostatniego gongu stał na miękkich nogach i gdyby ta runda potrwała chwilę dłużej, mogłoby być po wszystkim. Teraz były mistrz miał w narożniku minutę na dojście do siebie. No fear in Ron Lyle at all. Good punching power in either hand. Pardon me, Howard. If he isn't dominant this round, then Lyle will get very confident and run away. I wygląda na to, że dobrze tą minutę wykorzystał, bo od początku drugiej rundy wrócił do gry. Foreman wyprowadzał więcej ciosów niż w pierwszej odsłonie, choć Lyle pozostawał w półdystansie i cały czas był niebezpieczny. Howard, as you can see, Lyle is giving Foreman no respect and he's pressing the action now. That could be a mistake, Kenny. Po chwili byliśmy świadkami podobnego scenariusza jak w końcówce rundy pierwszej, tyle że tym razem role się odwróciły. Quickly, Foreman landed a left and a right and another left and Lyle's in trouble. He's against the ropes trying to cover. Now let's see if George has learned what to do with an opponent against the ropes. Certain it is he didn't know what to do in Zaire. Look at that left of Foreman's get in there. And it's a different Lyle now. He's a little shaky. The leg's just a little rubbery. Foreman is a tremendous puncher. No question about that. Ken Norton can attest to that. I told you we'd have a slugfest and that's what we've got. Very good counter right hand by Lyle there. Very good. Two active rounds. Jeśli też zaskoczył was gong w tym momencie, to nic dziwnego. Wybrzmiał po zaledwie 2 minutach rundy. Człowiek odpowiedzialny za mierzenie czasu po prostu się pomylił i zakończył rundę 60 sekund za wcześnie. Kto wie, czy nie uratował tym samym Rona Lyle'a, bo ten został zraniony przez Foremana potężnym ciosem i potem dość rozpaczliwie bronił się przy linach. Nawet z takiej pozycji był w stanie wyprowadzać groźne kontry, ale tak czy inaczej drugą rundę wyraźnie wygrał Big George. Skoro obaj pięściarze przyjęli już potężne bomby i przetrwali je, to najwyraźniej uznali, że czas na otwartą wojnę. W początkowej fazie trzeciej rundy częstowali się mocnymi ciosami w półdystansie. By the way, Ken Norton unofficially scored, of course, the first round for Lyle, the second round for George Foreman. I tell you, Kenny, Lyle must be careful. You're right about the use of the right. There it was again, over Foreman's left. Kind of force the action. If he gets Foreman punching room and weight and utilizes power, then this is all in Foreman's favor. Agreed. W pewnym momencie Lyle oparł się o liny i stwierdził, że przez pozostałą część rundy będzie walczył właśnie stamtąd. Foremanowi mogły swoją drogą przypomnieć się wtedy demony z pojedynku z Muhammadem Alim. Były czempion napierał, ale Lyle nie pozwalał się zranić, cały czas groźnie kontrując. Trener Foremana instruował swojego pięściarza, by ten próbował ciosów na korpus. Lyle just threw a good right hand, Kenny. Gil Clancy screaming, hook to the body, George.
Albert Foreman is pawing, looking for the one big shot there. And Lyle's trying to counter. Less than 20 seconds left, and this the third round. Foreman the red trunks, Lyle the white. Lyle with a very good counter right. The right has been Lyle's best weapon against Foreman. Po obejrzeniu fragmentów trzech rund wielu z was myśli sobie zapewne, no dobrze, walka fajna, ale co w niej legendarnego? Jestem przekonany, że runda czwarta rozwieje wasze wątpliwości. Jak to mam w zwyczaju w przypadku odsłon wybitnych, na moment wyłączę się ze swoją narracją. Usiądźcie głęboko w fotelach i zobaczcie, jak wygląda bokserskie oblicze wojny. Kenny, you're right. He's been using that right beautifully over Foreman's left. But it's very effective. And Howard, we just found out for sure that the second round was only 2 minutes long. That's correct. Chet Forty, our producer, retimed the second round in our truck. Lyle all over. Lyle has Foreman in trouble. Foreman is down. It started with a right, then a left. Foreman looking over here. Lyle to the neutral corner. It's mandatory eight count. Foreman trying to hold together. Trying to keep his senses. Lyle putting on a tremendous demonstration. Now trying to move in on Foreman and end it. Remember how invincible George Foreman looked through 40 bouts. The man who knocked out Frazier in the second round to win the title. The man who knocked out Ken Norton, the man next to me in Caracas, Venezuela, in the second round. What's happened to him? Well, in the 15 months since Zaire, he's been relatively inactive. Except for that charade in Toronto against the frightful Bod. Now Foreman fighting back. Oh, what? Foreman is in trouble. Lyle caught him with a good left. Now George, now George struck back. Now George fought back with a magnificent right. George fought back. Lyle let himself open for that. He got overly aggressive there and he was very excited. And Foreman was throwing hard desperation punches. A minute to go in a wild fight. Just as Lyle apparently had George in trouble. George with that punching power that we talked about in prior fights. Lyle is now ready to go. Against the ropes. About 40 seconds left in the round. Lyle covering up against the rope. His handler screaming to Foreman, hit him in the body. George at the head. Lyle is now wide open. He is right. Lyle trying to swing back. This isn't artistic, but it is slugging the way the public wants it. Lyle now trying to fight back. Only 10 seconds left in the round. Now Foreman was staggered. Foreman was staggered by a Lyle left. Foreman goes down. Foreman goes down. Lyle fights back. Foreman has no saving by the bell, but Foreman is up. Foreman is up. What a fight, Kenny. Well, this is a slugger's path here. If both men are leaving themselves wide open. Nie potrafię znaleźć słów, które odpowiednio opisałyby tą niesamowitą rundę i oddały należny szacunek dwóm współczesnym gladiatorom. Ich 100-kilogramowe ciała trzykrotnie ciężko usuwały się na matę, ale żaden nie skapitulował. Jeśli ktoś kiedyś będzie wam mówił o walce na śmierć i życie, pokażcie im czwartą rundę pojedynku Foreman-Lyle. To była walka na śmierć i życie. A ta batalia wcale nie dobiegła jeszcze końca. At ringside with Howard Cosell. Chyba tylko nadludzka siła woli obu pięściarzy sprawiła, że wyszli oni do piątej rundy. Wraz z gongiem stało się jasne, że nie ma już odwrotu. Burza z piorunami będzie trwać nadal. The two men both seem wary already, and who could blame them the way they've been punching and with the damage they've each been rendering. A good left by Lyle. Foreman holding on. Here we go, Howard. Staggering Foreman. All over the ring. Lyle against the ropes, throwing the left uppercut. Foreman in trouble again. Nie chcę się powtarzać z tymi słowami o nadludzkiej sile, ale z drugiej strony cóż innego pozwoliło Foremanowi utrzymać się na nogach po tym lewym Lyle'a?
Kryzys został na chwilę zażegnany, ale za moment Lyle znów odpalił lewym. Kenny made the point that George's hands are down, and so they are. George is falling forward over Lyle, trying to hit back. Po chwili Ron Lyle wyprowadził cios podbródkowy, którego Foreman po prostu nie miał prawa ustać. W tej walce prawa ludzkie najwyraźniej jednak nie obowiązywały. Tak czy inaczej było więcej niż pewne, że koniec tej walki się zbliża. The ebb and flow of the action almost unbelievable. First one, then the other. Foreman clawed twice in the fourth round, coming back to win. And in just a moment, we'll be back. I'm going up into the ring to talk with George Foreman. Ten pokaz siły, determinacji i charakteru zszokował bokserski świat. Dwóch wojowników przekraczało granice ludzkiej wytrzymałości, przyjmując i oddając najpotężniejsze ciosy. W piątej rundzie George Foreman nie padł po bombach, po których większość ludzi zapewne straciłaby przytomność. Po chwili dopadł Lyle'a, zapędził go pod liny i przez pół minuty bezlitośnie obijał, po czym rywal osunął się pod jego nogi. Plebiscyt na najlepszą walkę roku 1976 był zatem w zasadzie rozstrzygnięty już w styczniu i oczywiście pojedynek Foreman kontra Lyle otrzymał takie wyróżnienie od magazynu The Ring. To samo pismo w 2001 roku opublikowało ranking najbardziej ekscytujących rund w historii boksu. Czwarta odsłona starcia Foremana z Lyle'em zajęła w nim szóste miejsce. Sam George Foreman w licznych wypowiedziach wyrażał wielkie uznanie dla Rona Lyle'a. Mówił, że był to najtwardszy i najmocniej bijący zawodnik, z jakim kiedykolwiek zmierzył się na zawodowym ringu. Wszyscy moi rywale zawsze uciekali, chowali się. Lyle był jedynym, który postanowił się ze mną bić. Tłukł mnie tak mocno, że już nawet nie odczuwałem bólu. Zastanawiałem się, co ja tu robię, dlaczego tu jestem. Strasznie mnie pobił, ale w końcu padł z wyczerpania, komentował Foreman. Bój z Ronem Lyle'em sprawił, że George Foreman znów był wielki. Jego reputacja, tak mocno nadszarpnięta po klęsce z Muhammadem Alim, została odbudowana w spektakularnych okolicznościach. Big George przeżywał kryzys w pierwszej rundzie, dwukrotnie ciężko lądował na deskach w odsłonie czwartej, a w rundzie piątej na nogach utrzymywał go tylko charakter. Mimo tych wszystkich okoliczności był jednak w stanie odnieść zwycięstwo. W czerwcu 1976 roku Foreman ponownie zmierzył się z Joe Frazierem i znów go znokautował. Rok później przegrał jednak z Jimmy Youngiem i zawiesił karierę na 10 lat. Okoliczności tamtej decyzji Foremana były niezwykłe. Big George stwierdził, że w szatni po porażce z Youngiem doświadczył bliskości śmierci i odkrył istnienie Boga, który go uratował. Kolejnych 10 lat poświęcił głoszeniu wiary chrześcijańskiej, a w 1987 roku zdecydował się na powrót na ring, który okazał się chyba najbardziej spektakularnym w dziejach boksu. Na początku lat 90. przegrał co prawda mistrzowskie potyczki z Evanderem Holyfieldem i Tommym Morrisonem, ale w roku 94 znokautował Michaela Moorera i w wieku 45 lat został najstarszym w historii mistrzem świata wagi ciężkiej. Tym samym odzyskał tytuł po 20 latach. Karierę zakończył w roku 1997, do samego końca bijąc się jak równy z równym z najlepszymi. Zdecydowanie mniej spektakularna była dalsza bokserska droga Rona Lyle'a. Ten nigdy nie otrzymał już szansy walki o Mistrzostwo Świata, a poważną karierę zakończył w 1980 roku po nokaucie z rąk Jerry'ego Cooneya.
Po 15 latach Lyle również powrócił na ring, ale ograniczył się do wygrania 4 walk z bardzo słabymi przeciwnikami. Domagał się wówczas rewanżu z Foremanem, lecz do takiego nie doszło. Ron Lyle zmarł w 2011 roku w wieku 70 lat. Batalia z Georgem Foremanem na zawsze pozostanie już najbardziej pamiętnym epizodem z jego kariery. Dziękuję Wam już za obejrzenie tego odcinka. Cykl Legendarne Walki jest bardzo pracochłonny i materiały z tej serii nie ukazują się tak często, jakbym tego chciał, ale mam nadzieję, że efekt końcowy jest dla Was zadowalający. Zachęcam Was do oglądania poprzednich filmów z tego cyklu. Piszcie też w komentarzach, jakie inne pojedynki mógłbym Wam przypomnieć. Na koniec tradycyjnie zapraszam jeszcze do odwiedzania strony 13 Runda na Facebooku oraz do śledzenia mojego Twittera, do którego link znajdziecie w opisie. A teraz mówię Wam już do usłyszenia. Only 10 seconds left in the round. Now Foreman was staggered. Foreman was staggered by a Lyle left. Foreman goes down. Foreman goes down. Lyle fights back. Foreman, there's no saving by the bell, but Foreman is up. Foreman is up. What a fight, Kenny.